Jesteśmy w Radziąkowie, Ruch Radziąków, GKS Katowice. Mecz bardzo ważny dla obu drużyn, które potrzebują punktów. 23 minuta i Zbigniew Mandziejewicz strzela gola dla gości. Kapitalne wejście tego zawodnika w pole karne. To pewna niespodzianka, że on wystąpił w pierwszym składzie. Wcześniej trener Koniarek raczej rzadko korzystał z tego piłkarza w tej rundzie, a tym razem pokerowe zagranie. I Zbigniew Mandziejewicz przypomniał o sobie, jak za swoich najlepszych lat strzałem głową zdobywa prowadzenie dla gości. Ale ta radość katowiczan nie trwała zbyt długo, bo to 40 minuta. Myszor oddaje piłkę do Fornalika, pomocnik Ruchu Radziąków w pole karne, a tutaj jest niski zawodnik, ale skuteczny, a więc Rafał Jarosz i tym samym 1-1 w Radziąkowie. Błąd obrońców Katowic, wysoki Dudek nie sprostał, nie przykrył Jarosza i tym samym podział punktów.